Szczęść Boże, Julii Taprzyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Już jutro wyniki naboru wniosków do programu rządowego Funduszu Polski Ład. To szereg inwestycji poprawiających sytuację jednostek samorządowych. Jak zapowiadają rządzący, w ciągu najbliższych lat na ich realizację przeznaczone zostanie 100 miliardów złotych. Polski Ład to rządowy plan rozwoju na najbliższą dekadę. Zakłada dofinansowania służby zdrowia, zmiany podatkowe czy wsparcie rodzin. To także kontynuacja strategii zrównoważonego rozwoju, co poprawia sytuację w mniejszych miastach, podkreśla ekonomista profesor Zbigniew Krysiak. Tam się tworzą warunki. Wtedy ci ludzie nie muszą wyjeżdżać do wielkich miast, za granicę. Tam mają właśnie odpowiednie warunki do rozwijania biznesu, czyli infrastruktura, cyfryzacja. Lokalnie są to konkretne potrzeby, o których samorządowcy mówią otwarcie. Przede wszystkim to infrastruktura sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, bo z tym jest zawsze problem w takim samorządzie jak nasz, ale i infrastruktura drogowa czy oświatowa. Zaznacza burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis. W dofinansowaniu samorządowych projektów inwestycyjnych pomóc ma Rządowy Fundusz Polski Ład. Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku. Wyniki poznamy już jutro, zaznacza europoseł Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska. O 9:30 w poniedziałek, czyli jutro, pan premier Mateusz Morawiecki opowie o lokalnych inwestycjach, które już będą się realizować. On je wszystkie podpisał. O 11:00 w każdym województwie wojewodowie razem z parlamentarzystami będą ogłaszać już w których gminach i w których powiatach. Myślę, że usłyszycie Państwo, że właściwie w każdej gminie. Każda jednostka samorządu terytorialnego mogła zgłosić 3 wnioski o dofinansowanie, 1 bez kwotowego ograniczenia oraz 2 na dofinansowanie maksymalne do 30 oraz 5 milionów złotych. Składaliśmy 3 wnioski przez nasz samorząd do Polskiego Ładu w sumie na kwotę ponad 20 milionów złotych. Liczymy, że uda nam się część tych wniosków zrealizować. W ciągu najbliższych kilku lat na inwestycje lokalne przeznaczone zostanie ponad 100 miliardów złotych, zaznaczają ekonomiści. Pojawi się montaż finansowy, czyli ta kwota zwiększy się nawet do w sumie może nawet 500-800 miliardów, czyli inne instytucje, samorządy, inne źródła finansowania właśnie prywatnych przedsiębiorców, prawda, będą w tym partycypowały. Zdaniem opozycji samorządy stracą na zmianach podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Poseł Artur Dziambor z Konfederacji wskazuje na możliwe rozwiązania. W przyszłości to powinno wyglądać zupełnie inaczej. Podatek dochodowy powinien zostać zlikwidowany, może zastąpiony przychodowym, a podatki powinny być lokalne i z tego się lokalny samorząd powinien utrzymywać głównie, ale również z partycypacji w VAT-ie. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę zmieniającą zasadę ustalania dochodów samorządów. Ma to m.in. przyczynić się do poprawy warunków wdrażania Polskiego Ładu, podkreśla doradca prezydenta Rzeczypospolitej Paweł Sałek. Ważnym jest cały czas aktywność inwestycyjna w Polsce i ze środków publicznych, i ze środków prywatnych, i temu służy działanie także pana prezydenta. Samorządy nie stracą na Polskim Ładzie dzięki gwarancji stabilnych dochodów, zapowiada Ministerstwo Finansów. A jeszcze w tym roku samorządy otrzymają dodatkowo z budżetu państwa 8 miliardów złotych. Środki z Krajowego Planu Odbudowy dalej nie wpłynęły do polskiego budżetu. Posłowie opozycji apelują do Komisji Europejskiej o zablokowanie ich. Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że Polacy nie odczują braku środków. Wraz z początkiem sierpnia do Polski miały trafić środki z Krajowego Planu Odbudowy. To budżet unijny na odbudowanie gospodarki po pandemii. Polska złożyła wszystkie dokumenty w terminie, jednak zarówno polski, jak i węgierski wniosek nie został jeszcze rozpatrzony, podczas gdy inne kraje otrzymały już zaliczki. Powodem jest rzekome łamanie praworządności oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego o wyższości prawa polskiego nad prawem unijnym. Politycy opozycji w tym konflikcie opowiadają się za Komisją Europejską i wysyłają wnioski o stałe zablokowanie środków dla Polski. O tym na Radzie Europejskiej z przywódcami państw rozmawiał premier Mateusz Morawiecki. Mogę zapewnić, że zrobię wszystko, by Polacy nie odczuli negatywnych skutków wniosków europosłów Platformy Obywatelskiej o zablokowanie środków należnych Polsce.
W czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję, w myśl której pieniądze podatników Unii Europejskiej nie będą trafiały do krajów, w których władza rzekomo podważa europejskie wartości, które dziś lewicowo-liberalna część sceny politycznej próbuje zdefiniować na nowo. Do działania została wezwana Komisja Europejska. Już lada dzień seniorom zostanie wypłacona 14. emerytura. To kolejne świadczenie, które ma pomóc w codziennym życiu naszym najstarszym obywatelom. Z 14. emerytury skorzysta 9 milionów 100 tysięcy osób. Pieniądze zostaną wypłacone lada dzień, zaznacza wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. 14. emerytury praktycznie już zaczynamy wypłacać formalnie od 1 listopada, ale już niektórzy pod koniec października będą otrzymywać w tym samym czasie, jak otrzymują emerytury. Emerytura to jest wysokość najniższej emerytury, czyli kwota 1250 zł i 88 groszy. Takie pieniądze otrzymają osoby, których emerytura nie przekracza 2900 zł. Jeżeli ktoś przekracza tę kwotę, to będzie zastosowany tak zwany mechanizm złotówka za złotówkę. Czyli jeżeli na przykład przekroczymy o złotówkę tę kwotę 2900 zł, no to o tyle będziemy mieli pomniejszoną wysokość najniższej emerytury. Ważna informacja jest taka, że wniosków o 14. emeryturę nie trzeba składać. Wypłata nastąpi automatycznie za pośrednictwem KRUS-u bądź ZUS-u. Prawo do tak zwanej 14. emerytury, czternastki, mają ci z naszych świadczeniobiorców, którzy na dzień 31 października pobierali jedno z tak zwanych świadczeń długoterminowych, czyli emeryturę, rentę, rentę socjalną, rentę z tytułu niezdolności do pracy, czy na przykład świadczenie przedemerytalne. Wypłata środków to wsparcie dla seniorów, szczególnie tych, którzy miesięcznie dostają najniższą emeryturę, podkreśla ekonomista Mariusz Kękuś. Kluczowe w wypadku tych programów jest na pewno ten aspekt społeczny i dostrzeżenie potrzeb tych emerytów, rencistów. Niewątpliwie dla tych, którzy mają na przykład najniższą emeryturę, czyli właśnie 1250 zł i 88 groszy, to są dwie dodatkowe emerytury w ciągu roku, więc bo 13 i 14 emerytura, więc łatwo sobie policzyć, że jest to bardzo znaczący takie zasilenie konta i dodatkowy zastrzyk finansowy. Zazwyczaj emeryci pieniądze przeznaczają na leki. Tak jest w przypadku pana Zygmunta. Muszę trochę mieć zapasu, bo to trzeba leki wykupić. Jakiś lekki zapas tam tego grosza będzie. 14. emerytura to rozwiązanie jednoroczne. W przyszłym roku program ten zastąpi emerytura bez podatku. Prace nad najnowszą produkcją filmową Fundacji Lux Veritatis, Nędzarz i Madame, zostały zakończone. O dacie premiery w najbliższych dniach będzie informował dyrektor i założyciel Radia Maryja i Telewizji Trwam, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Przyszłość pokaże, gdy powieki zamknie. To słowa zaczerpnięte z utworu Wciąż pytasz czemu, który wykonał Andrzej Lampert, artysta polskiej muzyki poważnej. Teledysk do tego utworu miał swoją premierę wczoraj, w przeddzień Światowego Dnia Misyjnego. Muzyczna perła jest jednocześnie oficjalnym zwiastunem najnowszego filmu Nędzarz i Madame, którego reżyserem jest Witold Ludwik. Filmu, który opowiada historię z życia Adama Chmielowskiego, artysty z niepokorną duszą, który poszukuje idei wolności i szczęścia. Na drodze poszukiwań wyrzeka się wszystkiego, a nawet samego siebie. Po wielu życiowych wzlotach i upadkach jego życie przewartościowuje się. Adam Chmielowski dojrzewa i staje się bratem Albertem, przyszłym świętym, który całe swoje życie poświęca ubogim. Film podkreśla znaczenie ludzkiej ofiary na rzecz drugiego człowieka. W rolę Adama Chmielowskiego wciela się absolwent Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Piotr Zajączkowski. Do pracy nad dziełem zostali zaproszeni także popularni aktorzy, m.in. Krzysztof Walikowski, Radosław Pazura oraz Lech Dyblik. To już drugi film, którego reżyserem jest Witold Ludwik, produkowany przez Fundację Lux Veritatis. W 2016 roku przy zaangażowaniu studentów z Akademii Kultury Społecznej i Medialnej i pracowników Radia Maryja oraz Telewizji Trwam powstał film Zerwany Kłos, który przedstawia losy młodej błogosławionej Karoliny Kuskówny.
Cesarz i Madame niedługo trafi do kin w całej Polsce. Datę premiery poznamy lada dzień na antenie Radia Maryja. Etyka dla nauczycieli to nowy kierunek studiów podyplomowych, jakie oferuje Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Studia finansowane są w całości przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Szkoła poza funkcją edukacyjną realizuje także funkcję wychowawczą, mówi Radosław Brzuska, dyrektor Biura Politycznego Ministra Edukacji i Nauki. Trudno sobie wyobrazić wychowanie bez przekazania młodemu człowiekowi zasad moralnych, sposobu postępowania zarówno w życiu osobistym, rodzinnym, jak i społecznym. W polskich szkołach te wartości przekazywane są na lekcjach religii. Nie wszyscy jednak uczniowie na te zajęcia uczęszczają. Zwykle w tym czasie nie mają żadnych innych zajęć. To się jednak zmieni. Od roku 2023 stopniowo w kolejnych klasach, najpierw szkoły podstawowej, później szkoły ponadpodstawowej, etyka stanie się przedmiotem obowiązkowym dla tych młodych ludzi, którzy nie sięgną po lekcje katechezy. To niezwykle ważne, by etyka weszła gremialnie do polskich szkół, zaznacza małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Trzeba młodemu człowiekowi wskazać system wartości, pokazać mu drogi moralne i temu ma właśnie służyć nauczanie etyki. Na żadnym innym przedmiocie tych informacji nie dostaną. By jednak nowy przedmiot wszedł do szkół, potrzebna jest dobrze wyspecjalizowana kadra. Stąd też studia podyplomowe z etyki dla nauczycieli, które znalazły się między innymi w ofercie Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dzisiaj ludzie mają zamazane wartości, nie wiedzą, co jest dobrem, co jest złem. I właśnie w ramach tych wykładów z etyki dla nauczycieli ufam, że pomożemy też nauczycielom dobrze się przygotować do tego przedmiotu, który bardzo zobowiązuje nauczycieli do tego, by młodzieży przekazać w sposób przystępny, czym jest etyka i jak etyka pomaga młodzieży i dzieciom lepiej i godniej żyć. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej to jeden z 8 ośrodków, gdzie studia podyplomowe z etyki dla nauczycieli są całkowicie finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Cieszymy się, że jest dużo zgłoszeń, ale jeszcze ostatni dzwonek, można jeszcze się zgłosić i ufam, że dla chętnych znajdzie się miejsce na studiach podyplomowych z etyki dla nauczycieli. Więcej szczegółów na stronie internetowej uczelni. Za 2 lata Polski Związek Łowiecki będzie świętował stulecie swojej działalności. Przygotowując się do obchodów do stóp pani Jasnogórskiej, przybyli dziś myśliwi z całego kraju. Dziękując i prosząc o dalsze łaski dla siebie, swoich rodzin i pracy na rzecz przyrody, jaką realizują każdego dnia. Łowiectwo to służba przyrodzie, zwraca uwagę łowczy krajowy Paweł Lisiak. Łowiectwo to przede wszystkim czuwanie nad populacjami, nad tym, żeby zwierzyna dziko żyjąca miała zapewnione to, co jej się należy. To my jako ludzie weszliśmy w obszar zwierząt dziko żyjących i odbieramy kawałek po kawałku ich terytoria. To dzięki nam, dzięki działalności myśliwych Polskiego Związku Łowieckiego do dzisiaj przetrwały takie gatunki jak łoś, żubr, bóbr i to dzięki naszej codziennej pracy, która oparta jest przede wszystkim o zaangażowanie i chęć pomocy przyrodzie. Możemy jeszcze dzisiaj oglądać wielu przedstawicieli zwierzyny drobnej, takich jak kuropatwa, zając. Dziękując za pasję, jaką zostali obdarowani, za swe rodziny i przyjaciół, myśliwi z całego kraju przybyli dziś do pani Jasnogórskiej, prosząc o dalsze łaski. Przyjechałem tu z żoną do Matki Bożej Częstochowskiej podziękować. Na ręku mam ptaka. Ptaka to jest sokół. Sokół zwyczajny, raruk. Ksena ma na imię, 1,5-roczna samica. No, dużo poluje ze mną już, także, ale jeszcze się uczy. To pierwsza pielgrzymka tej grupy o tak szerokim zasięgu. Dzisiejsza pielgrzymka jest dowodem na to, że myśliwi pamiętają, że pamiętają o swojej historii, tradycji, kulturze, ale nade wszystko to, aby pokłonić się również tutaj na Jasnej Górze Marii Pannie. Również to dowód na to, że myśliwi tworzą wspaniałą grupę zorganizowanych
ludzi, których wspólnym mianownikiem jest pasja. Pasja ta do przyrody, walcząc o przyrodę, ale nade wszystko przyjaźnić się z przyrodą. A także z innymi grupami jak leśnicy czy rolnicy, którzy pracują dla jej dobra, zaznacza wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej Zygmunt Łukaszczyk. Na co dzień opiekę duchową nad myśliwymi sprawują kapelani, mówi kapelan krajowy Polskiego Związku Łowieckiego ksiądz Sylwester Dziedzic. Duszpasterstwo myśliwych jest podzielone tak jak struktura Polskiego Związku Łowieckiego, czyli na terenie kraju mamy 49 okręgów, czyli terytorialnie obejmujących cztery województwa. W każdym jest zarząd okręgowy z łowczym okręgowym na czele i w każdym okręgu jest również kapelan okręgowy, który posługuje są kapelani w kołach łowieckich, którzy też tym myśliwym posługują. Posługa ta przejawia się w rozmowie, ale przede wszystkim w sakramentach, mówi ksiądz Witold Chyla, kapelan myśliwych i leśników archidiecezji wrocławskiej. Nasza świątynia na Klecinie we Wrocławiu stała się takim miejscem, gdzie chętnie gromadzą się myśliwi. Mamy doroczne spotkania, ale i także przyjeżdżają myśliwi do naszego kościoła, aby zawierać związek małżeński, aby chrzcić dzieci. I też niestety przychodzi taki czas, kiedy kapelan towarzyszy im w ostatniej drodze. Pogrzeby również są wpisane w posługę kapelana. Patronat nad wydarzeniem objęły Telewizja Trwam i Radio Maryja. Ojciec Święty Franciszek zachęca do konkretnej, wytrwałej i odważnej modlitwy, do otwarcia się przed Panem Bogiem na wzór niewidomego Bartymeusza, którego to właśnie wiara uzdrowiła. Podczas dzisiejszego spotkania na modlitwie Anioł Pański ojciec Święty Franciszek przybliżył postać Bartymeusza, niewidomego, któremu Jezus przywrócił wzrok. To wiara uzdrowiła mężczyznę, wiara, która przejawiła się w jego modlitwie, mówił papież. Nie jest to modlitwa nieśmiała i konwencjonalna. Przede wszystkim nazywa Pana synem Dawida, to znaczy, że uznaje go za Mesjasza, za króla, który przychodzi na świat. Następnie woła go po imieniu z ufnością, Jezusie, nie lęka się go, nie nabiera dystansu. W ten sposób z serca wykrzykuje przyjaznemu Bogu cały swój dramat, ulituj się nade mną. A jaka jest nasza modlitwa? Zapytał Ojciec Święty. Czy jest odważna, czy ma w sobie dobrą natarczywość Bartymeusza, czy umie pochwycić Pana, który przechodzi obok, czy też zadowala się formalnym pozdrowieniem od czasu do czasu, gdy sobie przypomnę. Nasza modlitwa nie powinna być anemiczna i powierzchowna, pozbawiona uczuć. Powinna być żywa i treściwa, obnażać nasze serce przed Panem, akcentował papież. Jezusa, który może wszystko, trzeba prosić o wszystko. On nie może się doczekać, aby wylać swoją łaskę i radość do naszych serc, ale niestety to my trzymamy się z daleka, przez nieśmiałość, lenistwo lub niewiarę. Niech Bartymeusz stanie się dla nas wzorem ze swoją wiarą, konkretną, wytrwałą i odważną. Ojciec Święty zaapelował także o położenie kresu praktyce odsyłania migrantów do krajów, które nie są bezpieczne. Zapewnił o swojej bliskości z migrantami w Libii, poddanymi, jak mówił, nieludzkiej przemocy. Na teraz to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem. W najbliższym czasie będzie słonecznie, ale powinniśmy wyciągnąć zimowe kurtki. Aleksander Chutkowski, zapraszam Państwa na prognozę pogody. Dzisiejsza noc będzie pogodna, sucha, ale zimna. Na wschodzie i miejscami na południu pojawi się słaby mróz do -2, -1 stopnia. Południowy wiatr będzie słaby i tylko w Sudetach lokalnie dość silny.
Jutro w całym kraju będzie słonecznie, tylko na zachodzie oraz w Pomorzu z biegiem dnia przybędzie chmur, które i tak z łatwością prześwieci słońce. Na południu oraz południowym zachodzie oraz w centrum kraju temperatura wzrośnie w godzinach popołudniowych do około 13 stopni, a na Śląsku oraz w Małopolsce do około 14 stopni. Na wschodzie oraz na północy najchłodniej około 10 do 11 stopni. Południowy umiarkowany wiatr nieco obniży temperaturę odczuwalną. Porywy w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim osiągną prędkość do 60, a nawet 70 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne będzie wolno spadać i po południu w Warszawie wyniesie 1017 hektopaskali. Pojutrze najbardziej słonecznie będzie na wschodzie oraz na południowym wschodzie, a pochmurne niebo zacznie przeważać od Pomorza po ziemię lubuską, Wielkopolskę, a na północy możliwy jest przelotny deszcz. Na południu oraz południowym zachodzie oraz w centrum temperatura wzrośnie do 12-14 stopni. Od Pomorza po Suwalszczyznę będzie najchłodniej, tutaj 9 do 10 stopni. Wiatr będzie co najwyżej umiarkowany. To wszystko w tej prognozie pogody. Dziękuję i życzę Państwu miłego wieczoru.